czarne mgły opadały już nad Nogatem. Z mroków wyłaniały się mury krzyżackiej stolicy. I wszyscy oczekiwali już świtu, który miał ogłosić pianie koguta. Tymczasem dało się słyszeć porykiwanie krowy? Ówczesny wielki mistrz, Konrad von Jungingen, który przez kilka nieprzespanych nocy rozmyślał, jakich słów użyć podczas spotkania z polskim poselstwem, które było już niedaleko Malborka, kładł się właśnie do snu, ale postanowił sprawdzić, czemu ta krowa jest taka głośna i o tej porze tak głośno ryczy. Kiedy wielki mistrz wbiegł na dziedziniec wysokiego zamku, rzeczywiście ujrzał tam krowę stojącą przy studni. No, ale obok niej kręcił się, podskakiwał błazen. Pewnie gdyby wielki mistrz miał więcej czasu, dostrzegłby, że ten błazen co i rusz, to kopnie tą krowę, to za ogon ją pociągnie. Ale błazen mu na to nie pozwolił. Krzyknął od razu. Wielki mistrzu, ja uspokajam to bydle, bo ono boi się, że polscy posłowie ją nam z zamku uprowadzą i do kraju swego pociągną. A ja wolę, żeby mi tą krowę zabrali, niż by cały kraj mieli wziąć. Ale kto wie, co będzie po mojej śmierci. To już lepiej by było, żebyś bratem kapłanem został, a nie wielkim mistrzem. Spór, który przed chwilą usłyszeliście, pomiędzy wielkim mistrzem Konradem von Jungingen, a nieznanym z imienia i nazwiska błaznem krzyżackim, oczywiście, że był ukartowany, bo błazna opłacili członkowie zakonu z frakcji, która opowiadała się za wojną z Królestwem Polskim, która wkrótce miała przecież wybuchnąć. To pokazuje, że błazen średniowieczny nie był zwykłym wesołkiem, który miał zabawiać swego władcę, a często był tylko trybikiem w życiu politycznym dworu czy całego państwa. Spójrzmy więc, jak błazen został wykorzystany do tego, aby królowi francuskiemu, Filipowi VI, ogłosić, że jego flota doznała sromotnej porażki z Anglikami. Ach, ci strachliwi Angielczycy! Są my tchórzy! Pytasz królu dlaczego? Cóż, żaden z nich nie skoczył za burtę w odmęty, tak jak nasi wszyscy francuscy marynarze. Jednak w sferze polityki błazen bardzo często to właśnie z władcą najlepiej współpracował. Bo podczas spotkania z poselstwem mogło się zdarzyć, że to właśnie błazen wysnuł i wykrzyczał bardzo głośno jakieś wyolbrzymione sformułowanie. A władca cicho siedział i słuchał, jak zareagują posłowie. No i sondował ich opinii. I jeśli stanowczo sprzeciwili się temu, co błazen krzyknął, no to musiał być ostrożny w dalszych rozmowach. Ale jeśli puścili to mimo uszu, mógł liczyć, że w rozmowie właśnie z tym poselstwem król przeforsuje coś, na co bardzo liczył. Bo błazen był także oczami i uszami swojego władcy. On słuchał, o czym się na dworze rozmawia, słuchał opinii stronnictw politycznych, no i potem w tą wiedzę wyposażał swojego władcę. Ale te oczy musiały spoglądać niekiedy znacznie dalej niż najbliższe dworskie otoczenie. Tak było w przypadku błazna Hennego, którego wielki mistrz zakonu wysłał w latach 20. XV wieku na dwór księcia Witolda. Henne był uwielbiany na Litwie, stąd też nie ma się co dziwić, że wielki książę Witold ochoczo go podejmował. Tyle tylko, że błazen miał pełnić także tajną misję szpiegowską. Henne w swych listach do wielkiego mistrza pisał nie tylko o nastrojach, jakie panują na Litwie, ale podawał również ilość zbrojnych, jacy towarzyszą wielkiemu księciu Witoldowi.
To pokazuje, że błazen nie był tylko zwykłym wesołkiem. On często brał udział w życiu politycznym, a także mógł pełnić tajne szpiegowskie misje.